Każda administracja powinna mieć swoją strategię, w której w sposób mierzalny określa cele do osiągnięcia w poszczególnych okresach, na przykład za 10, za 20 lat, za 5 lat, czy też za rok. W Polsce takie dokumenty formalnie istnieją, jednakże nie są one formułowane w sposób właściwy. Są one formułowane w języku właściwym dla publicystyki, dla analityków, natomiast nie są w nich jednoznacznie w sposób twardy określone te właśnie cele. W związku z powyższym opinia społeczna, inni politycy, zresztą ci sami politycy, nie odnoszą się do decyzji strategicznych, po prostu nie wierzą w nie. Wydaje się, że należy wprowadzić w Polsce rzeczywiste zarządzanie strategiczne, które podlega na podejmowaniu długoterminowych decyzji.